Kochanie, wstawaj do szkoły. Zaraz wstanę. Czemu jesteś taka smutna? Nie jestem smutna. Szczęśliwa też nie jesteś. A niby z czego mam być szczęśliwa? Z tego, że to będzie dzień jak każdy inny. Pójdę do szkoły, spotkam się z Sorą, ponudzę się na lekcji, wrócę do domu, odrobię zadania, wejdę na YouTube'a i pójdę spać. A skąd to wiesz? Może dzisiaj się wydarzy jakaś miła niespodzianka? Jest jedna taka rzecz, a mianowicie, żeby tata znów razem z nami zamieszkał. Kochanie, rozmawialiśmy o tym nieraz i mówiłam ci, że to raczej nie jest możliwe. Właśnie, że jest. Czemu nie możemy żyć tak jak wcześniej? Przecież wtedy było najlepiej. Przepraszam, mamo, ale ja was po prostu strasznie kocham i chciałabym, żeby było tak jak wcześniej. My ciebie też strasznie kochamy, ale teraz uśmiechnij się. I idź do szkoły. Pa, mamo. Hejka, Sora. Ja nie mogę, nie strasz mnie tak następnym razem. Ech, chodźmy na lekcję. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj tradycyjnie postaramy się was zanudzić na śmierć. A teraz niezapowiedziana kartkówka. No nareszcie koniec lekcji, myślałam, że nigdy się nie skończą. No to do jutra. Pa, Sora. Wszystko dobrze? Kim ty jesteś? Alina. A ty? Rachel. Nie widziałam cię tu wcześniej, jesteś z daleka? Można tak powiedzieć. Byłam w lesie i kiedy się zbliżałam do jakiegoś miejsca, były takie dziwne światełka, coś na wzór portala i byłam tak ciekawa, co to jest, że tu weszłam i znalazłam się tutaj. Czyli jesteś człowiekiem? No tak. Znaczy byłam. Zresztą przypadkiem się tu znalazłam, więc przepraszam za to zajście, już mnie nie ma. Gdzie ty w ogóle chcesz iść? Do domu. Tutaj przypadkiem nie było jakiejś rzeki? No była, ale zaniosłam cię tutaj. A mogę wiedzieć, po co mnie tu przywlekłaś? Tak szczerze to sama nie wiem. W którą stronę mam iść do tej rzeki? Tam, ale... Czekaj. Nie chciałabyś chwilę zostać? Nie marzyłaś nigdy, żeby latać i do twarzy ci w tych uszach? Czemu za mną łazisz? Nie chciałabyś tu chwilkę zostać? Chciałabym ci pokazać nasz świat i moich znajomych, a dawno nie widziałam kogoś nowego. Nie, dzięki, a poza tym sama przed chwilą narzekałaś, że jestem człowiekiem, to czemu nagle teraz tak bardzo chcesz, abym została?
Wcale nie narzekałam, tylko po prostu byłam chwilowo zaskoczona i tyle. Na pewno nie chciałabyś chwilę zostać. Ja uwielbiam poznawać nowe osoby. Dawno nie widziałam żadnych nowych i nie masz przypadkiem jakichś problemów w swoim świecie? Może bym ci w nich pomogła? Ja lubię pomagać i możemy spędzić razem czas, byś oderwała się od tych problemów. Nie musisz się martwić, u nas czas płynie inaczej. Gdy już wrócisz do swojego świata, będzie ta sama godzina. To jak? Powiedziałam coś nie tak? Jak wrócić z powrotem do świata ludzi? Nie jesteś szczególnie miła. A niby po co mam być dla jakiejś obcej osoby, której już nigdy nie zobaczę? Więc łaskawie przestań gadać, tylko pokaż mi, jak wrócić do mojego świata. Musisz wejść do rzeki. No nareszcie. Alina! Co ty tutaj robisz? Przepraszam, że byłam dla ciebie niemiła. Pamiętasz, jak się pytałaś, czy mam jakieś problemy? No więc tak, mam je, przez to sobie nie radzę i wtedy władowuję to na innych. Zazwyczaj są to te osoby, które starają się pomóc mi. Pewnie dlatego nie byłam taka wredna, tylko dla sorry. A kto to jest? Moja przyjaciółka. A twoja propozycja jest dalej aktualna. No pewnie, chodź. James. Co się tak drzesz? Chcę ci przedstawić. Czy to jest człowiek? Tak, ma na imię Rachel. Hej, James, zgadza się? Tak, i w sumie dawno nie widziałem nowej twarzy. I to jeszcze takiej pięknej. A jej co? U niej to normalne, to taka zwykła wariatka, którą lubimy. Co, Alina, pokażesz mi resztę okolicy? Tutaj jeszcze chwilkę zostać. Hejka, Alina. Zobaczcie. Hej, jestem Rachel. Ja jestem Yuki. A to Alex. A ty skąd jesteś? Ze świata ludzi. A to prawda, że w waszym świecie są króliki? A to w waszym nie ma? Są, ale tylko takie jak ja albo Alina. No więc to prawda, mamy króliki. Czemu mnie tam najpierw zaprowadzasz, a potem stamtąd zabierasz? Biło się dość dziwnie. Co to za problemy, o których mówiłaś? Chętnie bym ci w nich pomogła. Chodzi o moich rodziców, bardzo ich kochałam i spędzaliśmy dużo czasu razem, ale kiedyś się pokłócili i wtedy mój ojciec się wyprowadził i nie chcą znowu razem zamieszkać. I mimo, że już minęło dużo czasu, nadal nie mogę przywyknąć do nowej sytuacji. Po prostu chciałabym, żeby było tak jak dawniej. Słuchaj, rozumiem, że trudno ci jest przywyknąć do nowej sytuacji, ale zrozum też ich, czasami ludzie się rozwodzą i nie zmienisz tego. Ale właśnie oni się nigdy nie kłócili, nie licząc tej nocy, i spędzaliśmy wszyscy razem dużo czasu. Może się kłócili, ale tylko wtedy, kiedy ciebie nie było albo spałaś i spędzaliście razem czas, żebyś nie podejrzewała, że im się nie układa, bo wiedzieli, że bardzo ich kochasz. Alina. Co się stało? Rachel, nie powinnaś już wrócić do swojego świata, twoi rodzice się pewnie martwią. Przecież czas tu płynie inaczej, jak wrócę, będzie ta sama godzina. Tak naprawdę to ja cię okłamałam, powiedziałam tak, bo chciałam, żebyś tu została. No więc idź ją szybko zaprowadź do tego portalu. Chodź, Rachel.
proszę, możesz iść. Tak właściwie to czemu kazałaś mi biec? Przecież już ci to mówiliśmy. To chyba nie jest powód, żeby aż tak się spieszyć, tym bardziej, że nie jest znowu aż tak późno. Po prostu już wchodź. A czemu przedtem tak ci zależało, żebym tu została, a teraz tak bardzo chcesz, żebym sobie stąd poszła? Po prostu przyjdź jutro. Gdzie tyle byłaś? Od dzisiaj mamy różne zajęcia pozalekcyjne, więc dość często mogę wracać później do domu. Po co wam ten kij? A co ty tutaj robisz? Wczoraj kazaliście mi już iść i potem Alina powiedziała, żebym przyszła jutro. Po co ty jej to mówiłaś? Powiedziałam jej tak, bo po prostu tak się mówi, nie wiedziałam, że weźmie to na poważnie. Już nieważne. Rachel, wejdź z powrotem do tej rzeki. Nigdzie nie idę. Chcę wiedzieć, o co chodzi. Idziesz do tej rzeki, czy muszę użyć siły? Możesz mnie zepchnąć i tak zaraz mogę tu przyjść z powrotem. Proszę, powiedzmy jej, bo i tak tu zostanie, a tak to może chociaż nam pomoże. Słyszałeś, Alinę, bierz z niej przykład. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie jest nas za wiele. Kiedyś było nas miliony, teraz może jest nas niecałe pół tysiąca. Chodzi o to, że jeden z mieszkańców tego miejsca chciał za wszelką cenę zdobyć władzę. I skończyło się na tym, że został demonem. Od tamtej pory znajduje różne sposoby na zabicie prawie wszystkich. Chce zostawić z chyba około 40 mieszkańców i zrobić z nich niewolników. Od 100 lat próbuje to zrobić i przez ten czas udało mu się pozbyć naprawdę wiele mieszkańców. I nigdy nie udało nam się go pokonać, udawało nam się go tylko powstrzymać na jakiś czas, dlatego od 100 lat wszyscy żyjemy w strachu, bo nie wiadomo, kiedy znów powróci i co wymyśli, żeby nas się pozbyć. Tym razem są to czarne duchy, jeśli ten duch cię dotknie, to cię opęta i nieświadomie będziesz zabijać. Przecież to okropne. Wiedziałam, po co masz nam pomagać w tak ryzykownej sytuacji. Przynajmniej nie będziemy mieć na sumieniu osoby z innego świata. Ej, co wy myślicie, że chcę sobie pójść, nie ma mowy, zostaję, chcę wam pomóc. Naprawdę wiesz, że możesz zginąć albo zostać opętana. No i co z tego, i tak wam pomogę. Stella, co się z tobą stało? No bo on znowu powrócił i ja z moimi przyjaciółmi próbowaliśmy iść do tego miejsca co zwykle, żeby go powstrzymać, a może nawet go w końcu pokonać, ale kiedy byliśmy już blisko tego miejsca, akurat wtedy moi przyjaciele zostali opętani przez te duchy i mnie prawie zabili. Chodź, zaprowadzę cię do lekarza. Mam nadzieję tylko, że w tym szpitalu nikt nie zostanie opętany. Miejmy nadzieję, że nie, bo jeśli tak, będą duże szanse, że w tym szpitalu wszyscy zginą. Widzisz, że sprawa jest dość poważna, zastanów się jeszcze dobrze, czy nie chcesz wrócić do domu, bo możesz w ogóle nie wrócić. Mówiłam, że chcę wam pomóc, więc to zrobię. No więc, gdy wróci James, musimy iść do pewnego miejsca, które jest tak jakby jego siedzibą, jest ono dość daleko i zawsze są jakieś przeszkody, tym razem są te czarne duchy. Gdy już się dojdzie do jego siedziby, trzeba stoczyć z nim walkę i albo uda nam się go powstrzymać, albo pokonać. Niestety do tej pory umieliśmy go tylko powstrzymać. Więc idziemy. Tak. Thank you.
Już prawie jestem. Rachel, musimy zwiewać. Co się z nim stało? Niestety, jak mogłaś zauważyć, on też został opętany przez tego ducha, więc musieliśmy uciec, żeby nas nie zabił i musimy poradzić sobie bez niego, bo mało komu udaje się dojść tak daleko. Tam na wprost są trzy wejścia, musimy wejść do tego środkowego i wtedy będziemy w jego siedzibie. Alina, idź sama szybko. Czyli muszę sama go pokonać. Ale ja nie dam rady, nawet nie jestem 24 godziny w tym świecie, a co dopiero go pokonać. Ale Alina mówiła, że nie wiadomo, kiedy znowu komuś uda się tu dotrzeć. I przecież obiecałam, że im pomogę. Jest tu ktoś? Niemądra dziewczynka, wiesz, że to nieładnie wpraszać się do czyjegoś świata. Kim jesteś? A ty byś była zadowolona, gdybym ja się wprosił do twojego świata? To wcale nie tak, pewna osoba chciała, żebym tu została, a potem obiecałam im, że im pomogę, bo podobno jakiś demon chce tu zabić prawie wszystkich mieszkańców. Ale przecież oni by sobie poradzili bez ciebie, ale byłaś uparta, naprawdę mogłaś umrzeć, ale spokojnie. Proszę o to, portal do twojego świata, jeśli tam wejdziesz, będziesz bezpieczna, a o ten świat nie musisz się martwić. Nie idę tam, dotrzymam swoją obietnicę. Okej, sama tego chciałaś. Gdzie ja jestem? Chciałem być dobry i byś wróciła do swojego świata, no ale skoro byłaś uparta, to umrzesz. Czyli to ty jesteś tym demonem? Zgadza się. Czy ja go pokonałam? Alina, wszystko dobrze. Rachel, co się stało? Ty żyjesz? A możesz zejść ze mnie i powiedzieć, co się stało? No tak. No więc, gdy prawie dotarliśmy na miejsce, wtedy ten czarny duch opętał Jamesa, a potem ciebie i kazałaś mi sama iść do tego demona, więc poszłam i potem jakby go nie było. Czekaj, jak to nie było, pokonałaś go? Tak właściwie to nie wiem, czy go pokonałam, czy powstrzymałam. Przy wejściu znalazłam jakąś kosę, to chyba ta sama, co mieli przyjaciele tej Stelli, ta co była ranna i co James zaprowadził ją do szpitala, i potem kiedy ten demon próbował mnie zabić, ja wtedy się na niego rzuciłam z tą kosą i wtedy była taka jakaby magia i go nie było. Rachel, ty go chyba pokonałaś. Co? Od 100 lat wszyscy próbują go pokonać, a ty się zjawiasz i go pokonujesz i do tego sama. Jak dobrze, że cię wtedy tyle namawiałam, żebyś została i powiedziałam, przyjdź jutro. Dobra, chodźmy lepiej sprawdzić, co z Jamesem. Zgaduję, że zostałem opętany przez tego ducha, zgadza się? Niestety. Ale udało się wam go powstrzymać? Nie. Pokonaliście go? Nie. To jak w końcu, bo gdyby nie został powstrzymany, to ja bym nadal był opętany. Wyobraź sobie, że zaraz po tym ja też zostałam opętana i wtedy Rachel musiała iść sama i go pokonała. Serio, go pokonałaś całkiem sama? Tak właściwie to nie wiem, czy go pokonałam, czy powstrzymałam. Z tego, co mi opowiadałaś, to wywnioskowałam, że go pokonałaś. Alina, mam sprawę, zapomnij, że narzekałem na ciebie, kiedy mi powiedziałaś, że okłamałaś Rachel i powiedziałaś jej, że czas tu płynie inaczej, i że narzekałem, kiedy jej powiedziałaś, żeby przyszła jutro.
Może będziemy już wracać? Okej, jak już wrócimy, to zobaczymy, czy ze Stellą wszystko okej. Naprawdę bardzo cię przepraszamy, Stella. Nie no, spoko, jak widzicie, na szczęście nic mi się nie stało, a poza tym to nie była wasza wina. To my przyjdziemy jutro. Okej. Jak się czujesz? Już o wiele lepiej, a wam się podobno udało w końcu pokonać tego demona. Tak, właściwie to Rachel się udało. Wow, naprawdę, w takim razie gratuluję. Dzięki, ale nie musicie mi gratulować. Jak widać, 100 lat czekaliśmy na wybawiciela. To my już pójdziemy, obyś szybko wyzdrowiała. Posłuchaj mnie. Ty pierwsza, no więc nie obchodzi mnie, że Rachel jest z innego świata, masz zrobić tak, żeby była z Jamesem. To oznacza, że ty też chcesz ten ship. Tak, a tak w ogóle to co chciałaś mi powiedzieć? Ej, już nieważne, cześć. Gdzie ty tyle byłaś? Opowiedziałam to kilku osobom i wszystkie potwierdziły, że on został raz na zawsze pokonany i potem trochę to rozpowiedzieli. Więc nie zdziw się, Rachel, jeśli pod szpitalem będą stały osoby, którzy chcą ci pogratulować. Nienawidzę cię. Też cię uwielbiam. Ale Rachel, to nic złego, według mnie powinnaś się czuć jak bohaterka. Dodatkowo słyszałam, że dzięki temu, że szybko go pokonałaś tym razem, nikt nie zginął, tylko 4 osoby były ranne. To dobrze, ale ja już chyba muszę wracać do domu. Tylko najpierw muszę znaleźć jakiś kaptur. Ale będę mogła was odwiedzać. Jasne, przychodź wtedy, kiedy zechcesz. Rachel, gdzieś ty była całą noc? Nocowałam u Sory i napisałam ci SMS, że u niej jestem, ale chyba zapomniałam wysłać. Wczoraj mi mówisz o zajęciach pozalekcyjnych, dzisiaj to Rachel, ja się o ciebie martwię, co ty ukrywasz? Nic nie ukrywam, naprawdę mamy te zajęcia pozalekcyjne, na które zaczęłam chodzić, tylko po prostu dziś u niej nocowałam, bo mieliśmy projekt do zrobienia. Dzisiaj miałaś 6 lekcji, czyli skończyłaś je o 13:25, a jest już godzina 13:40, czyli dzisiaj nie byłaś na nich. No bo tylko dzisiaj je sobie odpuściłam, ale tak to będę na nie chodzić. No dobra, wierzę ci. Hej, mamo. Rachel, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Bo jutro są twoje 16 urodziny, ale chcę cię uprzedzić, że one będą trochę inne, ponieważ dzisiaj do nas wprowadza się. Tata się do nas w końcu znowu wprowadzi. Idę mu otworzyć. Poczekaj. Kim pan jest? Właśnie próbowałam ci powiedzieć, Rachel, że to mój nowy chłopak, który się dzisiaj wprowadzi. Ale co z... Czy to jest Rachel? Przefarbowałaś sobie włoski na fioletowo, żebyśmy wyglądali jak siostry? Mamo, kto to jest? Córka mojego chłopaka, czyli teraz będziesz mieć siostrę, cieszysz się, że będziesz w końcu miała siostrę, prawda? Wy sobie chyba żartujecie. Gdzie idziesz? Jak najdalej od was. Czego chcesz, wiesz, że to jest mój pokój? Wiem, ale mama mówiła, że za niedługo wrócisz jak ochłoniesz, ale w ogóle nie przychodziłaś, to myślałam, że o nas zapomniałaś. A ja bardzo chcę poznać moją nową siostrę. Zapamiętaj sobie te dwie rzeczy, pierwsza z nich to, że to jest moja mama, a nie twoja, a druga z nich to jest ta, że nie będziemy siostrami, więc teraz łaskawie wyjdź z mojego pokoju. A pobawisz się ze mną. Nie. A porobimy coś innego.
Wynochami stąd. Rachel, czemu krzyczałaś na Sarę? Kogo? Na Sarę, czyli na swoją młodszą siostrę. Mamo, to nie jest moja młodsza siostra, a poza tym miałaś wrócić do taty. Przecież tyle razy ci mówiłam, że to nie jest możliwe i że już nie wróci. To już 100 razy lepiej było, kiedy mieszkaliśmy tylko we dwójkę. Ale czemu nie chcesz im dać szansy? Bo to są obcy ludzie i nie chcę gadać o nich, więc jeśli przyszłaś tu tylko mówić o nich, to ja nie chcę tego słuchać. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, mamo. Tak właściwie to jest prezent od nas obydwu, pomogło mi wybrać. Rachel. Ja też mam dla ciebie prezent, starego pluszaka. Nie jest taki stary i doszyłam mu kilka serduszek. Rachel, przyjmij ten prezent, przecież widzisz, że się postarała. Rachel, mam do ciebie prośbę, ponieważ po drodze masz szkołę, do której chodzi Sara, więc mogłaby się do niej zaprowadzać i odprowadzać do domu. I jeszcze czego? Przecież ta szkoła jest po drodze, a co do twoich zajęć pozalekcyjnych, to na nie nie chodzisz codziennie, a poza tym do domu nie masz daleko, więc byś na nie zdążyła. Chodź, zanim zmienię zdanie. Tak w ogóle to mam już 9 lat i chodzę do drugiej klasy, a ty masz już 16, tak? Możesz łaskawie być cicho. Czy ktoś tutaj przypadkiem nie ma urodzin? O, cześć. Nie cześć, tylko masz. Poprawi ci humor przed sprawdzianem z matematyki. Dzisiaj nasza nauczycielka powiedziała, żebyśmy narysowali siebie i jakąś osobę, którą bardzo lubimy, więc narysowałam ciebie, chciałam ci pokazać, ale pani je rozwiesiła na gazetce. Chcesz iść do szkoły, żeby zobaczyć ten rysunek? Nie, dzięki, chodź już lepiej do domu. Pobawimy się. Mam zadanie domowe. To może ci pomogę, żeby było szybciej. Pierwiastek z 49 układy równań, metoda przeciwnych współczynników zdania we właściwej formie w czasie present continuous i wzory strukturalne do podanych kwasów. Co? No właśnie, to ciekawe, jak chcesz mi pomóc, bo jak na razie tylko mi przeszkadzasz. Nie zapomniałaś o kimś. Gdzie ona jest? Już idę. I wtedy ten facet z filmu popatrzył w niebo i się okazało, że tam leci helikopter. Ale nie taki zwykły, to był helikopter jego ojca, czyli w nim był właśnie jego ojciec. I wtedy zrzucił na nich te bomby. I w tym samym czasie wziął syna do helikoptera i tak go uratował. Mało tego, potem spotkał z powrotem tą dziewczynę, którą porwali wampiry, i wzięli ślub. Rachel. Co się stało? Czy ty mnie w ogóle słuchałaś? No oczywiście. To o czym mówiłam. Ja tu ci, kobieto, cały film opowiedziałam. W ogóle od wczoraj po matematyce jesteś taka inna, taka zamyślona albo ponura, powiesz mi, o co chodzi. Tak właściwie to jest to, o czym planowałam ci powiedzieć. Bo jeden dzień przed moimi urodzinami nagle mi mówi, że ktoś się do nas wprowadzi, to był jej nowy chłoptaś. Mało tego, ma jeszcze 9-letnią córkę. No i teraz tylko słyszę od niej. Pobawimy się, nasza mama, pomóc ci w zadaniach domowych, porobimy coś, jesteśmy siostrami. Najbardziej mnie denerwuje, jak mówi nasza mama, co z tego, że to nie jest jej mama i że jesteśmy siostrami, którymi też nie jesteśmy. I oczywiście moja mama też ją nazywa moją młodszą siostrą, a to nawet nie jest przecież moja przyrodnia siostra. Posłuchaj, jest bardzo źle.
Co masz na myśli? Wiesz, że oglądam wiele filmów i seriali i prawdopodobnie twoja mama zacznie się interesować tylko nią, a o tobie prawie zapomni, a całkowicie o tobie zapomni, jak jeszcze sobie zrobią kolejne dziecko. A to jest bardzo prawdopodobne. No i wtedy, kiedy mama przestanie się tobą interesować, to wtedy ten facet zacznie się tobą interesować, czyli zacznie cię molestować. A tobie od początku ci się nie podobał ten facet i ta dziewczyna i ich nienawidzisz, co jest całkowicie zrozumiane, tylko dla twojej mamy to nie jest zrozumiałe i jak jej to powiesz, to nie będzie chciała ci wierzyć, bo będzie myślała, że to mówisz, żeby tylko go wyrzuciła z domu i z nim zerwała. No a potem? Potem nie będziesz mogła tego znieść, że twoja mama się tobą nie interesuje, a ten facet dalej cię molestuje i posuwa się coraz dalej. I ty potem skoczysz z tego dachu albo sobie potniesz żyły. Błagam, nie rób mi tego, jeśli nam się nie uda zrobić tak, żeby twoja matka z nim zerwała i ten facet zacznie to robić, namówię swoją mamę, żebyś zamieszkała z nami. Tylko nie rób mi tego, nie zostawiaj mnie, nie chcę, żebyś trafiła do piekła. Nie przesadzasz trochę? Ani trochę, przecież tak jest we wszystkich filmach i serialach. Nie bój się, jestem twoją wierną przyjaciółką i pomogę ci zniszczyć związek twojej mamy. Jeśli nie, przygarnę cię pod swój dach. Teraz sobie tylko wystarczy przypomnieć, jakie sposoby mieli na rozbicie związków w serialach, zrobimy wszystko jak w nich. Wiesz co, schowaj na razie ten telefon, a ja dzisiaj się sama tym zajmę i jutro ci powiem, czy potrzebuję twojej pomocy. Gdzie idziesz? Przecież moja mama mówiła, że chodzę na zajęcia pozalekcyjne. Cześć wam. No hej. Miło cię znów widzieć. To co tam u was? Dobrze. Dobra dziewczyny, to ja was zostawię. To może pójdziemy na spacer. Jeśli chcesz, to chodź. Ale tu ładnie. Dlatego lubię to miejsce. Tak w ogóle nie spytałam się, co u ciebie. No właśnie, nie za dobrze. Czemu? Cały czas miałam cichą nadzieję, że może mama wróci do mojego ojca, ale zamiast tego znalazła sobie nowego chłopaka, który dodatkowo ma córkę i ona ciągle mówi, że jesteśmy siostrami i że moja mama to też jej mama i to mnie denerwuje. Ale pomyśl też o swojej mamie, ona chyba też ma prawo na szczęście, zgadza się. Tak w ogóle twoja siostra mogła mieć ciężko w życiu, dlatego pewnie teraz jej zależy, żebyś ją polubiła i nie denerwuj się, że tak ją nazywam, bo tak jest, nigdy nie myślałaś o tym, żeby mieć rodzeństwo. I twoja mama na pewno nadal cię kocha i o tobie myśli, przecież ty jesteś jej prawdziwym dzieckiem, więc nie przejmuj się tym, że nagle o tobie zapomni. A pamiętasz Sorę, moją przyjaciółkę, ona właśnie mówiła, że... Zgaduję, że nie mówiła najlepszych rzeczy o nich i skoro dała ci już kilka rad, to czemu chcesz rady ode mnie? W głębi serca czułaś, że ci źle doradza, prawda? Chyba tak. W takim razie teraz idź do swojej siostry i teraz bądź dla niej najlepszą siostrą na świecie. A która jest w ogóle godzina? To znaczy od jutra będziesz najlepszą siostrą, bo zanim dojdziesz do tej rzeki, to chyba będzie na tyle późno, że już będzie spać. Okej, to ja już chyba powinnam biec do domu. Do jutra. Chodź już do szkoły. Co tu się właśnie stało? Poszli do szkoły. Ale jak to możliwe, że Rachel tym razem po prostu ją odprowadziła i nie trzeba było ją prosić? No więc po powrocie ze szkoły przygotowałam sobie seriale, w których było o tym, jak ludzie próbowali rozbić związki jednego z rodziców, zeszło mi to cały dzień i całą noc. Oto dowód. Ale za to teraz mam wiele pomysłów, jak to zrobić i wiem, co zrobić, żeby te plany wypaliły.
A teraz daj zadanie z matmy spisać. To miło z twojej strony, że zmarnowałaś dla mnie cały dzień. Ale powiedziałam ci, że jutro ci dam znać, czy będzie mi potrzebna twoja pomoc. I powiedzieć, że dzięki tobie nie zmarnowałam kolejnego dnia na naukę i robieniu zadań domowych, tylko na oglądaniu tych fajnych serialów. Ale na serio daj to zadanie z matmy. Rachel, bo ja chciałam iść z Rosalią po szkole na plac zabaw, mogłabym. No dobrze, chodźcie, zaprowadzę was. Sara, poczekaj. Tup 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 tup. Sara, spokojnie, to ja, czyli Rachel. Tylko po prostu ze skrzydłami, uszami i ogonem. Niby jakim cudem to masz? Ty też masz ogon, uszy i serduszka na rękach, kiedy uciekłaś, weszłaś w portal, który cię przeniósł do innego świata. Tak właściwie to czemu uciekłaś? Ponieważ ty mnie nie lubisz i myślałam, że będziesz na mnie strasznie zła za to, że walnęłam cię piłką. Tak właściwie to ja cię nienawidziłam. Ale wczoraj zrozumiałam swój błąd, że nie powinnam was nienawidzić za to, że mama chciała być szczęśliwa i się związać z twoim ojcem, dlatego postanowiłam, że od dziś postaram się być dobrą siostrą. Czyli nie jesteś na mnie zła. Nie. Czy ty jesteś nienormalny? Mówiłeś, że opanowałeś latanie z kimś. Już dawno opanowałem latanie, ale nie z kimś. Czyli mam rozumieć, że mnie wykorzystałeś jako zabawkę do nauki? Być może. Jak ja cię zaraz. O, cześć Rachel, nie zauważyłam cię wcześniej. To ty ją znasz. To twoja siostra. Przepraszam, wiem, że nie powinno jej tutaj być, ona przypadkowo zgubiła się w lesie i tu weszła. Spokojnie, jeśli tylko wy wiecie o tym miejscu, to nic się nie dzieje. Gorzej by było, gdyby się dowiedziało na przykład 10 osób lub więcej. Słyszałaś, Sara, to miejsce będzie taką naszą małą tajemnicą, okej? Dobrze. A możemy trochę pozwiedzać to miejsce? Alina, nie miałabyś nic przeciwko? No oczywiście, że nie. Zaraz mogę was trochę oprowadzić, tylko najpierw muszę jeszcze coś na szybko załatwić. Masz za swoje, ty krasnalu. No okej, to chodźcie. Tutaj mnie jeszcze nie było. W tym miejscu po raz pierwszy spotkałam się z Jamesem. Naprawdę. A po co bym cię miała kłamać? Opowiesz mi, jak to było. No więc chciałam pójść w góry i wtedy się zgubiłam i wyszłam z tych gór tutaj i on tam był, poleciał, aby się rozejrzeć i dzięki niemu znalazłam drogę powrotną do domu. To było miłe z jego strony. Właśnie po tym zdarzeniu od razu go polubiłam i następnego dnia próbowałam znowu dotrzeć do tego miejsca z nadzieją, że go spotkam i on tam był i po prostu zaprzyjaźniliśmy się. Gdzie jest Sara? Nie stała za tobą. No właśnie stała. Miałam być dobrą siostrą, a nawet nie umiałam jej dopilnować. Rachel, spokojnie, pójdziemy do Jamesa i pomoże nam jej szukać, albo może nawet jest niedaleko i znajdziemy ją, kiedy będziemy do niego iść. Znalazłeś ją? Tak. Gdzie ona jest? W twojej jaskini. Te duchy były idealnym pomysłem i w końcu wszystko by się udało, gdyby ta głupia dziewczyna by się nie wprosiła do naszego świata i wszystko zepsuła. Ale masz bardzo dużo mocy, na tyle, że mógłbyś zablokować portal, więc nie możesz po prostu ją siłą odesłać do jej świata i zablokować portal, aby już nie mogła tu wrócić. Mógłbym, ale wtedy po prostu by sobie wróciła i spokojnie żyła, a ja chcę zemsty, chcę, żeby umierała w męczarniach za to, co mi zrobiła.
Możesz mi powiedzieć, kto to jest? Mówiłeś przecież, że to dziewczyna z nie z tego świata w fioletowych włosach. Ale to nie ona. Gdzie ja jestem, kim wy jesteście i gdzie jest moja siostra Rachel? Czy twoja siostra nie ma przypadkiem fioletowych włosów, kucyka i podartych spodni? Tak, a co, widziałeś ją gdzieś? Zaraz do ciebie wrócę, mała. Zmiana planów. Namówię tamtą małą, aby do nas dołączyła i ona zabije swoją siostrę. Myślę, że to też dobry sposób na zemstę. A później, kiedy w końcu to zrobi, będzie zagadywała inne osoby i w tym czasie albo zostaną opętane przez moje duchy, albo inny opętany zabije tą osobę, którą ona zagada. I w końcu po 100 latach zrealizuje swój plan. Znalazłaś ją? Niestety nie. Jestem okropna. I dodatkowo muszę już wracać do domu, bo powiedziałam mamie, że przyjdziemy wieczorem i jak się pokaże bez siostry. Posłuchaj, wróć do domu i wymyśl coś, żeby twoja mama nie chciała jej zobaczyć ani jej partner, a my jej jeszcze poszukamy i albo jutro ją znajdziemy i wrócisz z nią do domu, jeśli nie poszukamy ją jeszcze raz razem we trójkę. Jesteście kochani. Rachel, wróciliście już? Tak właśnie, my już wróciliśmy. A gdzie jest Sara? Ona była bardzo zmęczona, więc poszła do swojego pokoju i poprosiła mnie, żebym powiedziała wam, że jest strasznie zmęczona i chce zostać sama i żebyście nie wchodzili do jej pokoju i się zamknęła. Tak w ogóle widzę, że dziś się bardzo zmieniłaś, jeśli chodzi o twoją siostrę. Cieszę się, że ją zaakceptowałaś. Ktoś ci przemówił do rozsądku. Tak, szczerze to tak. A mogę się dowiedzieć, kim jest ta osoba? Moją przyjaciółką. Szczerze to Sara od samego początku mi się podobała, więc cieszę się, że znalazłaś właśnie taką przyjaciółkę, która przy okazji pomogła ci to zaakceptować. Tak, mamo. Rachel, gdzie ty i Sara jesteście? No, odprowadziłam ją do szkoły. Wiesz, że jest dopiero 7 godzina. Ale dzisiaj do ich szkoły ma przyjechać jakiś specjalny gość i mieli przyjść wcześniej do szkoły, żeby się przygotować i podobno będzie u nich do wieczora, więc prawdopodobnie wrócimy wieczorem. No dobrze, to do zobaczenia. Coś się stało. Tak, zaczynam pomału mieć dość tej dziewczyny. Ciągle próbuję, a ona dalej nic. Ona jest bardzo młoda, może potrzebuje więcej czasu. Tylko że ja nie jestem cierpliwą osobą, a mimo to 100 lat próbuję osiągnąć swój cel. W takim razie spróbuję innego sposobu, żeby była posłuszna i robiła to, co ja chcę. Ale... Spokojnie, nic takiego złego jej się nie stanie. Znaleźliście ją? Niestety nie. Ale spokojnie, na pewno ją dzisiaj znajdziemy. Prawda, że wygląda słodko. Jest teraz tak zaprogramowana, że ma jeden cel. Czyli zabić swoją siostrę, przez którą nie zrealizowałem swojego planu. I wtedy z powrotem będą te duchy, które były jak do tej pory najlepszym pomysłem. A dzięki niej szybciej zdobędę to, o co walczyłem przez 100 lat, czyli władzę nad tym światem. To dobrze, ale chyba od razu zauważą jej oczy i będą wiedzieć, że coś jest z nią nie tak. Spokojnie, nie jestem taki głupi. Za chwilę jej oczy powinny się zmienić. O, widzisz, już są okej. Teraz jeszcze tylko wystarczy zaprowadzić ją do tego miejsca, gdzie jest jej siostra i zablokować portal na wszelki wypadek, gdyby się skapnęła, że coś jest nie tak i żeby nie uciekła do swojego świata. Sara, jesteś tu? Sara, jejku, gdzieś ty była, wiesz, ile szukaliśmy cię? Znalazła się. Jak widać. Tak w ogóle powiedziałam mamie, że wrócimy wieczorem, więc w sumie mogę jeszcze chwilkę z wami zostać.
Tylko tym razem nigdzie się nie oddalaj, Sara, żebyś się znów nie zgubiła, okej? Okej. A tak w ogóle nie powinniśmy iść do Jamesa, żeby go poinformować, że Sara się znalazła, bo on jej nadal szuka. No tak, masz rację. No to chodźmy go poszukać. Sara, tylko mu powiemy, że się znalazłaś i potem będziemy mogli porobić to, co chcesz. James. Spokojnie, już nie musisz szukać, moja siostra się znalazła. To dobrze, cieszę się, że w końcu się znalazła. Tak w ogóle jest chyba dopiero 9:00. A ja powiedziałam swojej mamie, że będziemy dopiero wieczorem w domu, Rachel, uważaj. Sara, czy ty oszalałaś, chciałaś zabić swoją siostrę? Co? Przecież. Masz rację, coś mi się musiało przewidzieć. Popilnuj ją. I Sara, jeśli mogę, chciałabym chwilkę pogadać z twoją siostrą na osobności, więc poczekaj tutaj z nim. Posłuchaj, teraz to bym powiedziała, co ty odwalasz albo coś w tym stylu, ale znam cię wystarczająco długo i wiem, że coś jest nie tak. To, co się stało, o co ci chodziło, że Sara chciała mnie zabić? Powiem ci pod warunkiem, że mi obiecasz, że nie spanikujesz. No okej. No więc pamiętasz, jak mówiłam, że prawdopodobnie pokonałaś tego demona i wszyscy inni też uznali, że go pokonałaś. No pamiętam. Więc nie mieliśmy racji. Co masz na myśli? Jak znalazłaś Sarę, zauważyłaś, że się zachowuje tak jakby bez emocji, bo ona raczej taka nie jest. Szczerze mówiąc, to zauważyłam i wydało mi się to trochę dziwne, ale starałam się udawać, że tego jakby nie widzę. No więc posłuchaj, przed chwilą zauważyłam, że wyciąga kosę i nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem zauważyłam, że chciała cię zaatakować, a potem przyjrzałam się jej oczom i miała coś dziwnego, tak jakby nie była świadoma tego, co robi, bo coś ma nad nią kontrolę. Więc prawdopodobnie wczoraj została przez niego porwana i zrobił jej coś, żeby cię zabiła. Przecież to jest niemożliwe. Posłuchaj, wy nie możecie tak żyć, musimy go w końcu pokonać. Tylko jak? Jeszcze raz tam pójdziemy i może we trójkę go pokonamy. No dobrze, możemy spróbować, ale pamiętaj, co się stało z twoją siostrą, więc dla twojego bezpieczeństwa musimy ją niestety gdzieś zamknąć. No dobrze, w sumie i tak nie jest sobą. Sara, pamiętasz, jak ostatnio Alina pokazywała nam okolice? Ostatnio nie mieliśmy na to dużo czasu, więc chciałaby nam pokazać jeszcze jedno miejsce. No dobrze. Czy to na pewno tutaj? Przecież jeszcze nie doszliśmy. Wypuśćcie mnie. Spokojnie, pamiętaj, że tak naprawdę to nie ona. No dobrze, to chodźmy obmyślić plan, jak go pokonać. Okej, więc musimy załatwić jakieś bronie, to na pewno. I jeszcze. Tak naprawdę najlepiej by było mieć drugą osobę ze świata ludzi, bo zazwyczaj oni mają dość dużo mocy i może byśmy go pokonali, no ale twoja siostra nie może być, a potrzebujemy kogoś na teraz i kogoś, kto się nie wygada o tym świecie. Niestety musimy sobie sami poradzić. Czekajcie, czyli mam rozumieć, że mam dużo mocy? No tak. To czemu mi nic nie mówiliście? W sumie sama nie wiem, chyba uznaliśmy, że to nie było takie ważne. Dobra, mówiłaś, że gorzej by było, jakby o tym miejscu dowiedziało się 10 osób lub więcej, ale jeszcze jedna by chyba nie zaszkodziła. Przecież mogę przyprowadzić tu Sorę, pewnie będzie miała dużo mocy i na pewno się nie wygada o tym miejscu. No tak, przecież jest jeszcze twoja przyjaciółka. To idź po nią, tylko jeśli możesz, zrób to szybko. Będę najszybciej, jak się da. Tak szybko? Portal on nie działa. Przez to nie mogłam iść po Sorę. Teraz to jest nasz najmniejszy problem, przecież ty teraz nie masz jak wrócić do domu. Później się tym zajmiemy, póki tu jestem, trzeba go pokonać. Tylko jak? Czekaj, mówiłaś, że każda istota ma w sobie moc, prawda? No prawda. A zawsze jak ktoś chciał go pokonać, to ile osób poszło na tą walkę? Ze 2-3 albo czasami 4, w sumie mało kto się odważył. A gdyby tak, mielibyśmy moc od większości mieszkańców, to może byśmy go w końcu pokonali. Ale wątpię, żeby nam się udało przekonać tyle osób do walki z nim i jak będzie nas dużo, to może nas łatwo zabić kosą kilka na raz. Ale źle mnie zrozumiałaś, na pewno wszyscy go nienawidzą, więc może bym nam oddali swoją moc, abyśmy go pokonali i potem byśmy im oddali. Rachel, przecież to jest genialny pomysł. Czemu nikt wcześniej na to nie wpadł? W takim razie chodźmy się przygotować.
posłuchaj, okazało się, że jednak ten demon nie został pokonany i powrócił. Ale chcemy go w końcu raz na zawsze pokonać. I nie oczekujemy, żebyś poszła z nami. Ale czy byś mogła dać nam swoją moc, aby nam się udało w końcu go pokonać? Powodzenia. Dzięki. No to co, czas iść do niego. Tak, chodźmy. Ktoś wie, co tu się od Janie pawliło. Nie wiem, ale ja nie narzekam, bo zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu. Zawsze się stresowałam w tej chwili. Nie wiem, jak tobie się udało przeżyć, Rachel, ale dopilnuję, żeby teraz był twój koniec. Możesz sobie tylko pomarzyć, bo teraz dzięki Rachel jesteśmy przygotowani i cię pokonamy raz na zawsze. Jeszcze zobaczymy. Znów był Magic Teleportation. Na to wygląda. Teraz to już na serio musiało nam się udać. Ej, a co się stało z mocami innych? Na pewno już je mają z powrotem. Sara. Co jej się stało? Chyba najpierw powinniśmy coś zrobić, żeby była sobą, a potem go pokonać. Rachel, ukłoń się. Spokojnie, nie kłaniajcie się. Ale królowo, co ty tutaj robisz? Przecież pamiętam dobrze, jak 10 lat temu demonowi udało się ciebie zabić. Tak naprawdę chciałaby wszyscy myśleli, że zostałam zabita, a w rzeczywistości chciałabym też została jego niewolnicą, kiedy w końcu by mu się udało zabić wystarczającą ilość mieszkańców. Czyli po prostu mnie uwięził i czekał, aż zrealizuje swój plan. A ty jesteś Rachel, zgadza się? Tak. Podejdź tu. Chcę ci, Rachel, bardzo podziękować. Od kiedy pojawił się tu demon, mieszkańców zaczęło ubywać jak forsa z 500+. A mieszkańcy ciągle żyli w strachu. Ale dzięki tobie zostałam uwolniona i mieszkańcy już nie muszą żyć w strachu. Więc gdyby nie ty, nie wiem, kiedy byśmy go w końcu pokonali, albo czy by nam się w ogóle udało, póki by nie było za późno. To jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, aby ci się odwdzięczyć. Sara, ty żyjesz. Rachel, tak, właściwie jest jeszcze ktoś, kto by ci chciał coś powiedzieć. Ja chciałem przeprosić, bo to ja porwałem twoją siostrę. Ale to dlatego, że ten demon mnie zmusił i powiedział, że ma moją rodzinę i albo może ich teraz zabić, albo ich zostawi, jeśli mu pomogę. Ale wiem, jak odblokować portal do twojego świata, więc tylko tyle mogę zrobić w ramach przeprosin. Czyli już mnie nie nienawidzisz i mogę cię nazywać swoją siostrą. Nie masz mnie tak nazywać, bo ty jesteś moją siostrą. Rachel, bo ja cię kocham i wiele razem przeszliśmy i tyle razy znosiliśmy, kiedy Alina próbowała nas na siłę związać ze sobą, więc wyjdziesz za mnie. Przepraszam, ale ja nie mogę. Że co takiego? James, proszę cię, wstań. Nie wstanę, dopóki się nie zgodzisz. Posłuchaj mnie, ja chcę, ale mam dopiero 16 lat i muszę skończyć szkołę, to możesz poczekać te 2 lata, oczywiście będę was nadal regularnie odwiedzać. Jeśli mówimy o tobie, to ja mogę nawet poczekać 10 lat. Portal już jest gotowy. Czas wracać. Jestem z ciebie taka dumna. Dzięki, mamo. Mamo, a ja też już mogę skończyć szkołę.
Oczywiście, ale za 7 lat. Nie przejmuj się, Sara, ja też przez to przechodziłam. W końcu skończyliśmy szkołę. To co, są już jakieś plany na przyszłość? A żebyś wiedziała, że tak. Czyli skoro ty się teraz wyprowadzasz, to znaczy, że mam teraz 2 pokoje. Być może, ale nie na długo. Co masz na myśli? Wczoraj podsłuchałam rodziców i z tego co wiem, ty teraz będziesz starszą siostrą. Żartujesz sobie? Nie. Więc teraz wyjdziesz za mnie. No oczywiście, że tak. Koniec tego dobrego. Pomimo te wszystkie bezsensowne bzdury, które by mówił ksiądz, i bym przeszła do tak, ale tego też nie zrobię, bo Rachel się już zgodziła, więc całować się. Okej, przyznam, że to najszybszy ślub, jaki kiedykolwiek widziałam, bo przecież zazwyczaj potrzeba miesięcy do tego. Ale to tylko gacha live, to się tym nie przejmuj. I jak mogliście zauważyć, moja siostra wie o tym miejscu, to też mnie czasami odwiedza. I tak to było. Jakieś pytania? Tak, dlaczego, jak to opowiadałaś, to były emocje jak na grzybach? A tak na poważnie, to dlaczego ja mam 4 lata, moja siostra 5, to ja chcę być starszy. No cóż, po prostu Bocian twoją siostrę nam dał rok wcześniej. Mamo, błagam cię, myślisz, że my nie wiemy, jak się robi dzieci i co to jest gwałt, cimci, rimci i tego typu sprawy? Może pójdziecie się pobawić z ciocią Sarą?